Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie. Z tej strony Jack, witam się na bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagramy w Immortals Fenyx Rising. Nie mam bladego pojęcia, kiedy ostatnio grałem w tą gierkę, nie? Ale chyba jeszcze nie zapomniałem, jak się nią gra. Odbieram sobie przed chwilą wyzwania, które udało mi się wykonać i mogę sobie ulepszyć jedną zdolność, ale co najlepsze, kiedy wykupiłem wszystkie boskie moce, dodała się takie coś. Za 8 punktów, czy za 8 oboli, sorry, nie 8 punktów, za 8 oboli Harona mogę sobie zwiększyć obrażenia boskich mocy o 3%. Ale na razie trzeba brać umiejętności. To atak w biegu, czy ciostoporem? Nie, niech będzie ciostoporem. Bo to jest rzadko z biegu wchodzę, ja już wolę się przyskradać do frajera i sprzedać mu gonga. Ej, nie, naprawdę, to jest chyba moja ulubiona animacja jak na razie. Właśnie zdobycie skilla, czy tam ulepszenie go dzięki obolom Harona, to jest... Jak na razie chyba moja ulubiona animacja. Bo wygląda świetnie. I'm here selling, if you're buying. A zobaczmy, co masz teraz na stanie. O, dwa pieruny Zeusa. Skin dla hełmu, skin dla... skin dla łuku, nawet dwa. I... Nowy wierzchowiec. No ale... No stać mi tylko na dwa pieruny Zeusa, no ale tak czy siak, no... Raczej nie będę tego potrzebował póki co. Bo teraz mogę tylko... No właśnie, teraz mogę też tylko zmniejszyć sobie ile... Zużycie wytrzymałości za trzy pioruny. No to nawet nie byłoby mnie stać na tego upgrade'a. Stety bądź nie. No ale dobra. My na razie będziemy wybierali się o tam, na ten młotek, albo na głowę tego posągu, aby ogarnąć, cóż to takiego dzieje się w tym miejscu. Kimże jesteś? Posąg mistrza kowali wznosił się nad jałową ziemią i ruinami. Cóż skrywało się za jego dobrodusznym spojrzeniem? Post-apokaliptyczny krajobraz Hadesu, w którym mogą przetrwać tylko silni? O, a może Zoo? Podpis Zeus. No, zobaczymy. Okej, to jest gdzieś... Gdzieś na dole, tylko gdzie konkretnie? Tutaj? Chyba tam. Okej, dziwne trochę tutaj te akcje z automatonami. Tutaj ktoś się naprawdę na grubą imprezę chyba wybrał. The sibling of a warrior. I'm warrior adjacent. Anyway, I'm here to stop Typhon. That checks out. You didn't look like much of an appreciator, no offense. But maybe this will change your mind. Ej, tam coś jest z tym. Widzicie? Coś trzyma. A little box? What? No, that is so my last phase. I signed it, though. You can keep it. No need to thank me. I can't read this. You're a sculptor. I scaled your statue. You're Hephaestus, right? I'm so excited to meet you in person. So, not that one. Fine. That's fine.
Totally fine. But I have others. Co, tak już? Zdobyliśmy tę esencję? Że to nie może być tak proste. Okej, jednak to nie była ta esencja. No? My face. How can you art at a time like this? Don't you know what's happening? I think it's safe to say I do not. Typhon? Everyone turned to stone? Gods all lost their essences? Evil monsters everywhere! End of the world! You really have no memory whatsoever? Who needs the past when you can shape the future? It'd be easier to shape the future with hands. Typhon stole them, I assume. Ripped them from your limbs? Tortured you endlessly. Something? You really need to sit down with this Typhon guy. Talk it out. And no, my hands had enough of making art and scurried off together. They can't have gone far. And who knows? Maybe if I get them back, they'll jog your memory. Save the applause for when I come back. I could sculpt a tree with happy little tree friends. Do trees have friends? Okej, to było dziwne spotkanie. Przecież no, nie takiego się spodziewałem spotkania z Hephaistosem. Co takiego sprawiło, że inaczej, to jego to, że on stracił esencję, to co się, co, nie chce już tworzyć, czy zapomniał, kim jest? Bo nie do końca rozumiem teraz tę rozmowę. O! Okej, odesłaliśmy konia tam na szczęście. To są wrogowie, no ale tam iść nie będziemy. I yeah, idealny przelot. Teraz pytanie, faktycznie do dłoni lecimy, czy do jamy Tartaru, w której muszę tę dłoń zdobyć? Mam nadzieję, że to pierwsze. This place looks like a battlefield or a graveyard. Może jedno i drugie. No kurde! Mówić, że może uda się zrobić to trochę cichcem, co? Figa. Bang, 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 motherfucker! Mam już to poznać, skoro ja takie rzeczy potrafię im robić. I pyk! I pstryk! W ogóle jakiś element mojego uzbrojenia daje mi chyba możliwość zamrażania ich po wykonaniu parady. Co nie powiem, jest nawet przydatne. Dobra, gdzieś tu. Tutaj? Nie. Gdzie też to będzie? Tutaj też nie. Nie tu. Nie no, tylko tutaj jestem w strefie zadania. No to co? Gdzieś w wodzie? Okej, tutaj. Prawa ręka automatona, okej. Ja zakładam, że te dłonie uciekły, bo właśnie zmęczyły się byciem dłońmi tego. Byciem dłońmi...
artysty, a nie dłońmi tego. A nie dłońmi kowala. O shit! Naprawdę potrafię przydzwonić już tym skrytym atakiem. A jeszcze mam. A mam jeszcze buffa do skina do tego, do fosfora. Że jeszcze pamiętam, jak się nazywa ten Feniks, nie? Buffa do fosfora, który. Buffa w skinie, który sprawia, że kiedy zabiję podczas używania tego skrytego ciosu, to buff mi nie. To nie schodzi mi ta niewidzialność. Dobra, tych to raczej się nie będzie dało po cichu zajść. Takiś cwany! Czyli to się z moim młotem! A jeszcze się nadziała! Nie wierzę. Phoenix spied what looked like a working automaton hand. No i okej, udało się. Czyli teraz musimy się wrócić. No to fast travel. Ojejku, znowu. Dobra, to muszę odczekać chwilę. Joink. No, okej, trochę. Trochę z lagiem się to widzę odpaliło, ale. Dobra. Dobra, już działa? Już działa. Świetnie. No to lećmy. Nurkowanie! Ha! Yeah! You can't spell pain without pain. Forgetful automaton thing. Artist works. That's what I said. Look, I found your hands. Industrious, typhoon obsessed appreciator. You are full of surprises. Hold still while I just. Okej, okay, dostaliśmy tak z bomby błogosławieństwo. Iskra Hefajstosa. Ah. What was that? No idea. Still no memory, huh? No. Well, maybe one. I worked there. A pearl in rough seas. Forge fires lit. A wise child convinced. A feather's weight of wit. Forge fires lit. Forge fires lit! Your forge is part of the prophecy! It must be the answer! You have to remember! The forge! The glowy blessing thingy that just came out of your hands! You are a god! Flattery! I think you're great too. No, an actual god! Back home, I told dozens of different stories about you. Myths, legends, gods, monsters, all of it! You're Hephaestus! The god of the forge! Remember? I always thought I was a Jerry. Paul, maybe. This isn't working. We have to jog your memory to find your essence. I need you to think. How do we start the forge? Ventilation shafts tunnel air to four coal-burning furnaces. A network of canals must feed frigid waters through water wheels to the summit. Central combustion is controlled through two mechanisms in the forge core. How do you know that? Know what? Forget it. Unblock vents, start fires, spin water wheels, then something about mechanisms. Stay here and make sure those hands don't go anywhere. Instead of painting on a pot that has fruit in it, what if the painting is a pot with fruit in it? Hmm. Czyli jak rozumiem, tutaj Tyfon się zabawił w taki sposób, że Hephaistos dalej tworzy, ale jest
co się tworzy takie mega skromne rzeczy. Nie takie mega boskie, jak pioruny Zeusa, czy coś takiego. Okej, to ja was popisik. I iskra Hefajstosa. Idealnie wykonane uniki wytwarzają iskrę, która zadaje wrogom obrażenia. Okej, i dwa pozostałe. Pomysłowość Hefajstosa. Idealnie wykonane parowania wytwarzają falę uderzeniową, która zadaje obrażenia i leci i ogłusza. I odrzut... Zadaje obrażenia, ogłusza i odrzuca pobliskich wrogów. I skupienie Hefajstosa. Ciosy kończące zyskują dodatkowe trafienie, które zadaje 10% obrażeń i ma większy zasięg. Fajna rzecz. Choć szczerze mówiąc, ja bym akurat zamienił tę nazwę, tę ostatnią z tą pierwszą, bo bardziej by to pasowało. Nie, wróć, nie. Po prostu bym cofnął wszystko, nazwę bym cofnął o jeden, nie? Że wiecie, że druga byłaby pierwszą, ostatnia drugą i pierwsza ostatnia. Deep down, you know I am right. You know I am necessary. You know I am perfect. O kurde, strefa upiorów! Tak jest, upiór Odyseusza! So spectacularly crafty. So over it. Just get a room already. Well, I would if I could. Hephaestus' forge is that incredible. No, w tym się akurat zgodzę, ale kurde, że takie przepakowane postacie będą. Ale musimy. O nie! Kurde, zepsułem sobie kombinację. A to jest kurde jeden taki automat. To nie jest przyboczny, co jest najlepsze. To jest zwykły przeciwnik. No to mi troszkę nie wyszło. Zwykły guzik przystałem. No przecież się wyleczyłem, no ale skam! O, seriously? No ty... No czemu mi to może przerwać? No jaki skam! Ja to się popisuje teraz. Ha! Idealny unik, makler! Żegnam. Ale każdy automaton będzie taki? Mam nadzieję, że nie. A co znaczy, jeszcze tego upiora nie spotkałem, z którym mam tutaj zawalczyć. Aha, okej, czyli nie zamaczę sobie z upiorem. Tak, z upiorem. Tyle, że walczę normalnie z tym opytanym bohaterem. Czyli gościu mnie szukał, ale tak długo mnie szukał, że w końcu sobie odpuścił. Ej, no...
Nie wierzę, no. Albo nie mam wyczucia do uników, albo mam problem normalnie z atakowaniem. Zrobiłem unik, ale pewnie gra wie lepiej. Gin! Okej, okay, nie wiem dlaczego mi dwa paski zużyło, ale spoko. Dobra, gdzie jest ten cyklop? Dobre pytanie. Wydaje mi się, że ta jama Tartaru to jest właśnie ta, to miejsce, gdzie jest... Ohoho, one shot! Dzięki. Really? Chyba każda naładowana boska moc takiego zwykłego cyklopa już rozłoży na łopatki, z tego co widzę. To tylko Y-kiem. A dobra, użyję potki, na razie owoców mam dużo. Lepiej się wyleczyć potką i owoce, i potem owoce na potkę przerobić, niżeli tak się wygłupiać. Dobra, tu, 200 stąd, tu, o, a nie, to jest diamat Tartaru, to nieważne. 180, 160, tam jest najbliżej. Nie ma mnie? No nieważne, i tak jestem. Czekać. Keep loading! Keep loading! Keep loading! Żegnam! Jedna rzecz, której nienawidzę w takich przeciwnikach, nie pod... Łatwo się z nimi walczy w miarę, ale ciężko jest ich skontrować w jakiś fajny sposób. W sensie chodzi mi o to, że ten... Po prostu każdy przeciwnik ma... Jezu, co ja za głupoty teraz zaczynam gadać, no? Tak, gościu jest takim mega tankiem, to łatwo. Bo najczęściej taki mega tank ma wolne ataki, więc łatwo się go unika. Ale niestety dość często też gościu ma albo duży pasek życia, albo a jego ataki naprawdę biją mocno obrażenia. No w sumie minęłem się właśnie z dość dużą ilością węgla, więc nie wiem. Zgrabne połączenie, myślę. To było tych ataków. O, tam widzę niebieski ten adamantyn. Taki duży, no ale w sumie tego adamantyna mam akurat dość sporo. Ale z drugiej strony adamantynu nigdy dość. Weźmy go sobie zatem. Jop, i w górę zatem. Okej. Okay. I raz, i dwa. Dziękuję. Prawie 200, to nie mało. Dobra, jest tutaj sporo węgla, ale jakby pytanie, czy mam go rozpalić cały ten piec, czy ja mam po prostu tylko odetkać te kominy. To mogłem zniszczyć, no ale w sumie niewiele mi to dało. Dobra, nie wiem, co ja tu mam zrobić. Aha, okej, okay, po prostu mam dorzucić do pieca. Więc krótko.
tak? Dobra, chyba że to się samo zamknie, jak wyrzucę wystarczającą ilość. Tu jeszcze jest węgiel. I tutaj. Coś tu jeszcze jest, czy nie? No nie. A, tutaj. Nie, nie, bo to rozwalę. Może muszę coś na górze zrobić? Dobre pytanie, sprawdźmy. Uratowałem się jakoś tymi skrzydłami. Ale nie, na górze jest pusto. Czekaj, opis może mi coś powie zadania. O, to nieźle rozbite jest to zadanie. Grat tutaj, przewody wentylacyjne. Dobra, jesteśmy teraz przy tym. Rozpal mnie. Aby ponownie roznieść ogień w kuźni, należy rozpalić cztery piece. I jak to nazwać? Czworokąt? Okej, dobra. A płonących węgli! Dobra, okej. Okay. Nawet ma to sens. Czyli dobra, czyli to jest w sumie tam w porządku. Teraz wystarczy tylko płonąca strzała. Żeby jeszcze ją trafić w cel. Ulepszenie udźwigu. Jak żółtego adamantyno? Przecież nie żółty zbierałem. He's not all that. O, tu się troszkę zgodzę z Zeusem. Faktycznie, bo to przesada. Okej, okay, na 300 metrów stąd jest legowisko Odyseusza. Kto wie, może się nim zajmiemy w kolejnym odcinku. Tutaj jest coś zablokowane. A, tutaj widzę. Dobra. Gdzie jest węgiel? Bo jak rozumiem, wystarczy jeden taki klocek węgla, co nie? Nie potrzebuję ich więcej. Ej, nie gadaj, że... Nie gadaj, że ja stamtąd muszę sobie go przynieść. No nie no, tak jak po grzmocie to się nic nie stanie. Tak. Nie. Nic z tego. Ej, nie mów, że ja na serio miałem stamtąd zgarnąć sobie węgiel tutaj. Przecież to musi być w każdym miejscu musi być taka grudka, nie? Czy nie? Dobra, spróbuję tam po prostu wstrzelić się tam strzałą. No nie, potrzebuję tego węgla. No ale gdzie jest ten węgiel? Gdzieś tutaj, na górze? Tutaj? Nie, ale tylko skała. O ja pierdzielę, nie gadajcie mi, że ja na serio miałem sobie stamtąd wziąć jeszcze węgiel tu. To już powoli będzie zachodził kpinę. Kpinę w takim sensie, że skąd ja miałem to wiedzieć. A wątpię, że przeładowanie lokacji coś zmieni. Mam tutaj fast travel w ogóle? Nawet nie wiem, czy mam tutaj fast travel. Tu jest ogólna blokada. Tutaj też pusto. Nie wiem, przynajmniej może komin tutaj, z tej strony.
weź to i let's go. Okej, okay, i czy tutaj jest, są takie grudki węgla, czy nie bardzo? Jest wajcha, która czasowo to z tego buje, okej. Okay. Jest grudka węgla, którą mogę tu wrzucić. Okej, okay, to się nie miało prawa udać. Aktywuj. Tego na glebie najpierw Phoenix. Ho, ho! Ej, to mi się nawet udało, nawet mi to ładnie wyszło. A nie do końca to planowałem. O, dobra. Mam tutaj grudkę węgla. Gdzie? Z tymi łapami. Adios. Kolejna podka, tak na wszelki wypadek. Weź te owoce, Phoenix! Nie denerwuj mnie! Dobra, zobaczmy, czy będzie mi tutaj potrzebny, czy będę sobie mógł to zachować. Hello! Zmęczona. Ale to w niczym nie przeszkadza. Dobra, czy tu jest gdzieś dodatkowy taki węgielek? Jest ich pełno. To się mi akurat podoba. Tak więc wrzućmy go tam. I podpalmy. No, a dzięki temu będę mógł to na spokojnie teraz rozpalić. I zakończyć odcinek. Co prawda wolałbym zrobić tego questa w całości, no ale mówi się trudno. Weź to. Weź to. Go. Szkoda, że na koniu nie mogę tego przewozić, no ale... Unlucky. Nie tutaj, tylko w górę i w prawo. Nawet sobie łyknę poteczkę. Albo i dwie. Ile mam tych grzybów w sumie? 107, a tu... Panie. Najmniej mam tych nektarów kwiatowych na eliksir obronny. Bo najrzadziej to spotykam. To zostawmy na razie. Dobra, i tu jest ta pechowa miejscóweczka dla mnie, której nie zdołałem od razu zrobić. Tak więc rozpalmy w niej ogień. To mi nawet ładnie wyszło, to połączenie. Ładnie. Okej, okay, piece się palą, to jest dobre akurat. Czyli co jeszcze musimy zrobić? To jest później. Znaczy, no to w sumie troszeczkę się zbiega ze sobą, bo muszę
bo właśnie zemściłem się, ale muszę rozpalić ogień w kuźni, żeby dostać, żeby skończyć tego questa. A właśnie dopóki nie mogłem, nie pogadałem z Hephaistosem, to nie mogłem, znaczy mogłem, ale nie chciałem tego robić, no bo jakby to wyglądało, nie? Dobra. Odblokuj koła wodne. Trzy, ale są dwie miejscówki. Czyli co, w jednej miejscówce będą dwa koła, czy... Tak, no to wygląda, bo tu jest jedna miejscówka i przewody wentylacyjne. Bo to jest... No właśnie, to jest do czegoś innego. Okej, no to co, ja będę powoli zmierzał w tym kierunku. Sobie oznaczę miejscóweczkę. Albo w sumie nie, inaczej. Ja się będę zmierzał do tego miejsca, do legowiska upiora. Na początku kolejnego odcinka najpierw zawalczymy z upiorem Odyseusza, a potem spróbujemy dokończyć tego questa głównego. No, ale ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale z Immortals Fenyx Rising. Do usłyszenia. Cześć.